Dzień dobry, witam w drugiej części naszego szkolenia na temat największych atrakcji turystycznych Wielkopolski. Przed nami około 3 godziny szkolenia z przerwą po środku, także postaram się mniej więcej, żeby po półtorej godziny ta przerwa 15-minutowa się w tym programie znalazła. Oczywiście, ponieważ jest to druga część naszego szkolenia, nie będziemy powtarzali treści, które były w części pierwszej. Ja z góry przepraszam za opóźnienie, które było, ten przeskok czasowy, powinniśmy spotkać się tydzień temu, ale niestety trochę mnie choroba zmogła. Zresztą jeszcze dzisiaj troszeczkę odczuwam i skutki, także przepraszam z góry za to, jeśli się pojawi gdzieś po drodze kaszel, także to niestety takie zakłócenia, z którymi musimy się właśnie liczyć. Dobrze. Nasza agenda na dzisiaj jest mniej więcej taka, że prześledzimy pozostałe atrakcje turystyczne Wielkopolski, te najważniejsze, a jest ich jeszcze całkiem sporo, gdyż jak przypomnę, do tej pory zrobiliśmy okolice Poznania i zrobiliśmy Szlak Piastowski, także pozostała nam jeszcze całkiem spora część Wielkopolski, podobnie jak poprzednio podzielona na poszczególne subregiony, tak żeby w pewien sposób nam tą wiedzę uporządkować, no a oczywiście to też jak gdyby ma swoje przełożenie na praktykę, czy to pilotując wycieczkę, czy programując taką imprezę turystyczną, no o to też nam chodzi. To jak gdyby jest jedna część, natomiast to, co będzie dalej, to oczywiście Kuchnia Wielkopolska, to zapowiadaliśmy w programie naszego szkolenia. No i ostatni element, który pojawi się dzisiaj, który też jest niezwykle istotny, to są wybrane najważniejsze eventy, wydarzenia, imprezy, które się cyklicznie w Wielkopolsce odbywają. Taki jest plan na dzisiaj. Gdyby były jakieś sugestie, pytania, to oczywiście proszę pytać. Będzie po każdej części taka krótka chwila przerwy, żeby ten question and answers można było zrobić, ale jeśli w tym momencie nie ma więcej pytań, to przeskoczymy już do naszych właściwych slajdów. Dobrze, i zaczynamy. Słoneczna Leszno pozdrawia, a my za chwilkę przeniesiemy się z mniej słonecznego Poznania do właśnie Leszna, teraz zaczynamy od Wielkopolski Południowej. To oczywiście dosyć szeroki obszar, który można pod tym hasłem Wielkopolski Południowej opisać, ale faktycznie zaczynamy naszą podróż od Leszna. Leszna, które jest największym miastem oczywiście południowo-zachodniej części Wielkopolski, chyba dosyć często pomijanym, niestety często pomijanym, jeśli chodzi o wycieczki, a zupełnie niesłusznie ze względu na to, że zachowało się tam bardzo dużo zabytkowej substancji budowlanej. I tutaj jak gdyby, co istotne, rozmiar miasta, niecałe 70 tysięcy mieszkańców w tej chwili, sprawia, że spokojnie można zrobić całodniowy city break sobie w mieście, dosyć dużym mieście, jakim jest Leszno. Oczywiście miejskość to nie tylko same budowle, to też jak gdyby układ urbanistyczny, który się nam doskonale zachował, układ urbanistyczny dawnego, ponad 500-letniego miasta, czyli mamy nie tylko ulice, mamy też otwarte place, mamy rynek z ratuszem po środku, mamy liczne skwery, mamy parki, mamy wreszcie bardzo dobrze zarysowane dawne wały miejskie tam, gdzie to miasto się zaczynało i kończyło jednocześnie. Ale jak gdyby to, co chyba najciekawsze w Lesznie, to jest to, że jest to miasto wielu kultur, często myśląc o kresach, myślimy o kresach wschodnich, czyli tam jak gdyby teren dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy. Natomiast pamiętajmy, że ta dawna Rzeczpospolita miała też oczywiście swoje kresy zachodnie i te kresy zachodnie były tutaj, w Wielkopolsce przede wszystkim. A Leszno będące właściwie miastem na granicy pomiędzy Wielkopolską, Śląskiem, a właściwie już pobliską Brandenburgią czy Saksonią, było miastem, gdzie te kultury się przenikały, także w mieście pozostały ślady po nie tylko Polakach, ale też Niemcach, Czechach, Żydach, Szkotach, bardzo wielu innych nacjach, które przez to miasto się przewinęły. Tutaj oczywiście szczególnie interesujący jest motyw z czeskimi osadnikami, którzy przybyli do Leszna, uciekając przed niepokojami religijnymi w państwie, w monarchii Habsburgów. No i oczywiście wybitna postać Jana Amosa Komeńskiego. Tutaj jak gdyby większość osób z Polski, którym wspominam o Komeńskim, robi wielkie oczy i nie ma pojęcia, kim ten gość był, a pamiętajmy o tym, że w
Czechach jest on nadrukowany na banknocie 200 koron. Jak gdyby jest to, pokazuje to wagę tej postaci dla właśnie historii Czech. Komiński był pedagogiem, przywódcą, czy też liderem grupy braci czeskich, którzy w Lesznie przez długi czas mieszkali. Podróżował dużo w Europie, zostawił sobie mnóstwo plac i pamiątki po nim można znaleźć w Lesznie w wielu miejscach, nie tylko dawny zbór braci czeskich, ale to też szkoły noszące jego imię, po piersie Komuńskiego, czy w ogóle cała ta historia wielokulturowego Leszna. Oczywiście nie tylko na zabytkach miasto nam się kończy, mamy też te bardziej współczesne akcenty, takie chociażby jak szlak murali, który pozwala przejście po mieście i doświadczyć tej takiej bardziej współczesnej sztuki, chociaż oczywiście też korespondującej z historią miasta. No i jak gdyby element, który istnieje w Lesznie od dawna i od dawna jest z Lesznem kojarzony, chociażby z tego faktu, że wszyscy wsiadający na dworcu pierwsze co widzą, to widzą samolot, szybowiec, który jest tam na słupie postawiony, chociaż o lotnisku Strzyżewice i znajdującą się tam jedną z czołowych w Polsce szkół szybowników. Miejsce, gdzie można oczywiście nie tylko latać na szybowcach, ale także na samolotach lotowych czy na balonach. Natomiast prawdziwą sławę to miejsce zawdzięcza przede wszystkim corocznej imprezie, jaką jest Antidotum Airshow Leszno, niezwykle dynamicznie rozwijający się pokaz lotniczy, o którym zresztą będziemy mówili w ostatniej części naszego spotkania, tam już ze zdjęciami i więcej szczegółów na temat tej imprezy. No ale jak gdyby okolice Leszna nie zamykają nam się tylko w samym mieście, mamy też atrakcje, które znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, także można to w bardzo ciekawy sposób spakietować. No i takim jak gdyby tutaj pierwszym wyborem na pewno będzie Muzeum Mynarstwa w Osiecznej. To jest prywatny obiekt, położony w Osiecznej, czyli właściwie kilkanaście kilometrów za granicami miasta. To jest tam dosłownie 15-20 minut jazdy samochodem lub autokarem. Muzeum obejmuje przede wszystkim trzy zabytkowe wiatraki typu koźlaki oraz jeden dostawiony troszkę pomniejszonej skali w charakterze typowo edukacyjnym, taki zbudowany, można powiedzieć, na surowym korzeniu. Muzeum oczywiście zwiedza się z przewodnikiem, to jest jak gdyby nie tylko oglądanie obiektu, to jest przede wszystkim cała ogromna, pasjonująca historia o życiu młynarzy i życiu na dawnej wsi wielkopolskiej. No ale oczywiście możemy rozbudować takie zwiedzanie o kilka innych elementów, chociażby o warsztaty, czy to pieczenia chleba, bułek. Są zwierzątka w zagrodzie, które zawsze cieszą najmłodszych. No i oczywiście na miejscu też znajduje się kawiarnia, gdzie można wypić kawę, zjeść domowe ciasto, no ale też kupić suweniry, zarówno te klasyczne bardziej typu jakieś magnesiki, jak i pamiątki typowo spożywcze, czyli na przykład miody czy miejscowe konfitury. Parking dla autobusu na terenie jest dostępny, tam spokojnie można autokarem zaparkować, ewentualnie pobliżu się stacja benzynowa, gdzie też można tym autokarem się zatrzymać. No i drugim elementem, który zawsze doskonale pakietuje się z samym Lesznem, jest pobliska Rydzyna. Rydzyna będąca osobnym miastem, właściwie będącym tuż za rogatkami samego Leszna. I wszystkim zamek, czy też pałac w Rydzynie. Obecnie tutaj dodam, że zmieniła się oficjalna nazwa tego obiektu. Do niedawna nazywany był zamkiem SIMP, czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich. Mało chwytliwa nazwa, trzeba przyznać. Na szczęście udało się zmienić. Obecnie jest to Zamek Królewski w Rydzynie. Ta brzmi oficjalna nazwa tego miejsca. Sam zamek, jak i całe miasto Rydzyna należały przez długie lata do Leszczyńskich, jak i do rodziny Sułkowskich. Zamek Królewski oczywiście dlatego, że z rodu Leszczyńskich wywodził się król Stanisław Leszczyński, który przez pewien okres swojego życia oczywiście w Rydzynie też mieszkał. Zacząć jednak należy od tego, że sama Rydzyna to właśnie nie tylko zamek, to przede wszystkim całe barokowe, modelowe miasteczko, czyli mamy rynek, na środku jest kolumna maryjna, jest ratusz, wszystko to jest połączone
szeroką aleją z pobliską rezydencją miejscowego, jak gdyby władcy miejscowego arystokraty. No i oczywiście utrzymany jest w całości w formach barokowych. I tutaj można pewną analogię zbudować pomiędzy Rydzyną a chociażby Wilanowem, czy no już mierząc bardzo wysoko i ambitnie z Wersalem. Oczywiście w Wersalu trochę jest skala inna, natomiast jak gdyby podstawowa idea, czyli modelowe miasteczko połączone szeroką aleją z okazałą rezydencją arystokratyczną, jest tutaj w pełni zachowana i można to pokazywać jako jedno z takich najbardziej modelowych barokowiec. Sam zamek w Rydzynie dzisiaj przede wszystkim hotel z restauracją, także jeśli chodzi o obsługę gości, nie ma żadnego problemu. Sale historyczne udostępnione do zwiedzania. Tutaj na zdjęciu, które Państwo widzicie po lewej stronie, jest największa sala, czyli sala balowa z pięknymi malowidłami na suficie, ale oczywiście tych sal historycznych jest więcej. No i z każdym rokiem, to jest bardzo istotne, kolejne fragmenty zamku są poddawane renowacji. Wtedy, kiedy tylko uda się pozyskać dofinansowania, to kolejne jak gdyby sale są oddawane do użytku w takiej formie historycznej, jak one wyglądały w dawnych czasach, a że historia zamku była bardzo burzliwa, łącznie z jego gruntownym spaleniem pod koniec II wojny światowej, no to jak gdyby ta renowacja jest niezwykle kosztowna. Ale oczywiście trzymamy kciuki za jej rozwój. Obok zamku park, też w tej chwili w trakcie renowacji, także jak gdyby z każdym rokiem Rydzyna będzie zdecydowanie piękniejsza. My tymczasem przeniesiemy się troszeczkę bardziej na północ, chociaż dalej oczywiście jesteśmy tutaj w kręgu Wielkopolski Południowej, przejdziemy do Gostynia, gdzie no niewątpliwie atrakcją samego miasta i jego bezpośredniej okolicy jest potężna bazylika świętogórska, gdyż położona na Świętej Górze, właściwie tuż za granicami Gostynia. Formalnie jest to gmina Piaski, natomiast oczywiście zawsze mówi się o bazylice w Gostyniu, bo tak naprawdę no to jest ten punkt charakterystyczny i największa miejscowość okolicy. Tutaj jak widzicie po lewej stronie też formy typowo barokowe, niezwykle bogate zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To jest główna część, czyli bazylika, do niej dochodzi od strony prawej, gdybyśmy przesunęli troszeczkę ten kadr, dochodzi cały klasztor Filipinów. Klasztor częściowo, tylko można zwiedzać, właściwie można wejść przez furtę, wejść sobie na wierydarz klasztorny, można zajrzeć do sklepiku, który tam się znajduje z pamiątkami i dewocjonaliami. Natomiast jeśli chodzi o bazylikę, oczywiście jest dostępna zarówno jeśli chodzi o wnętrza, jak i o podziemia. Po prostu trzeba uzyskać klucz właśnie na furcie klasztorny, wtedy można do podziemi, gdzie znajdują się krypty, wejść. Tutaj jak gdyby można było z samej bazylice podać mnóstwo różnych ciekawych historii, łącznie z różnymi legendami. Uważni obserwatorzy znajdą chociażby wmurowaną kulę armatnią w ścianę. Jest też opowieść o tym, jak planowano uprowadzić przebywającego w Wielkopolsce Napoleona i podmienić go na sobowtóra, który miał być jednym z zakonników właśnie tutaj w Gostyniu, na Świętej Górze. Natomiast oczywiście tych legend jest znacznie więcej. Warto podkreślić, że sama Bazylika Świętogórska jest też bardzo istotnym miejscem pielgrzymkowym, tak więc tutaj jeśli chodzi o zaplecze takie chociażby jak parkingi dla autobusów, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jeśli chodzi o zaplecze sanitarne, tutaj są absolutnie przygotowani do obsługi nawet dużych i licznych grup, tak turystów, jak i pielgrzymów. Przesuwając się kawałeczek na w kierunku wschodnim, już dotrzemy do Jarocina. Jarocin oczywiście w Polsce kojarzy się bardzo jednoznacznie z taką no, historyczną stolicą polskiego rocka. Dzisiaj oczywiście festiwali mamy muzycznych w Polsce sporo i to takich, przy których Jarocin może wydawać się najhistoryczny. Jarocin całkiem skromny, nie można jednak zapomnieć o tym, że tak naprawdę historia polskiego rocka w wielu swoich rozdziałach zaczyna się właśnie w Jarocinie. Tutaj wypływały zespoły te, które dzisiaj uznajemy za klasyki. Tutaj jak gdyby tworzyła się ta młodzieżowa kontrkultura. No i oczywiście ta historia nie zaginęła. Ona jest cały czas żywa, chociaż festiwal miał swoją przerwę. On cały czas jest teraz kontynuowany. Oczywiście już nie jest to
taki wentyl bezpieczeństwa, który był w czasach słusznie minionych, gdzie niszowe, awangardowe zespoły przyjeżdżały do Jarocina, gdyż tylko tu mogły, miały okazję wystąpić przed większą publicznością. Dzisiaj jest to raczej po prostu jeden z wielu festiwali rockowych, no oczywiście trzymający bardzo fajny poziom. Zresztą ostatnio idąc przez miasto tutaj w Poznaniu widziałem plakaty, które zapowiadały kolejną edycję festiwalu w Jarocinie. W każdym razie, jak gdyby ta historia cały czas jest żywa, jak gdyby ona jest żywa przede wszystkim w dwóch elementach. Pierwszym jest spichlerz polskiego rocka, czyli coś w rodzaju bardzo interaktywnego muzeum. Muzeum, myślę, że można przy tego słowa, gdyż znajdują się tam częściowo obiekty autentyczne, czy to elementy strojów, czy chociażby rzeczy dla młodszego pokolenia może zupełnie egzotyczne, takie chociażby jak kasety magnetofonowe, które kiedyś były najważniejszym nośnikiem muzyki, szczególnie jeśli to była muzyka gdzieś tam tworzona po garażach czy po strychach, no bo można było to w sposób łatwy nagrać. Także spichlerz polskiego rocka, dlaczego spichlerz? Może to warto też dopowiedzieć, dlatego że na potrzeby tej kolekcji zaadaptowano faktycznie stojący na skraju jarocińskiej starówki dawny spichlerz. Także mamy duży budynek, naprawdę spory, gdzie na trzech poziomach znajduje się nie tylko cała ta ekspozycja, ale znajdują się też pracownie warsztatowe, gdzie są warsztaty robione chociażby dla dzieci czy młodzieży. Jest, na dole jest mała scena, gdzie zespoły często występują, jest sklep z pamiątkami, są przewodnicy na miejscu, którzy oprowadzą i opiszą tą historię. Także jest to bardzo, bardzo ciekawy obiekt, który spokojnie może kilka godzin takiej grupie zająć. Także na to trzeba być przygotowany, że to nie jest też miejsce, tego wpadamy na pół godziny, tylko na znacznie dłużej. Dużo takich obiektów, które jak gdyby jak się ich odpowiednio opowiedzą, to stają się miejscami kultowymi. Chociażby po lewej stronie na zdjęciu widzicie fragment oryginalnej tablicy z dworca kolejowego w Jarocinie, czyli właściwie jedno z pierwszych rzeczy, które widzieli przybywający do Jarocina fani muzyki, no bo oczywiście mówimy to o czasach, kiedy właściwie wszyscy przyjeżdżali pociągami, a nie samochodami, tak jak dzisiaj na festiwale muzyczne. Oczywiście historia tego jarocińskiego rocka żyje nie tylko w samym spichlerzu, ona żyje też w przestrzeni miasta, które jest całe udekorowane muralami często tworzonymi przez bardzo uznanych twórców street artu. Można się po nich poruszać, jak gdyby korzystając z mikro, takich małych przewodniczków, które pozwalają prześledzić całą trasę tych murali i zobaczyć ich jak najwięcej. One wszystkie są utrzymane właśnie w takim mocno rockowym czy też punkowym klimacie, także to jest też bardzo fajny element uzupełniający historię. Gdzie oczywiście można też w końcu dojść do tego miejsca, gdzie ten festiwal fizycznie się przez długie lata odbywał. No ale oczywiście Jarocin ma też swoją drugą stronę, zupełnie drugie oblicze, które niekoniecznie wiąże się z tą historią polskiego rocka. Mianowicie jest ten cały element przecież wielusetletniej historii miasta, która tam jest do zobaczenia. To jest oczywiście cała starówka z całym układem urbanistycznym wodzącym się w prostce średniowiecza. To są niedawno odnowiony rynek, to jest kościół świętego Marcina, jeśli dobrze pamiętam. No i o wszystkim niedawno wyremontowany pałac rodziny Ratolińskich, położony zaciśnie w dużym parku, w pobliżu też właśnie znajduje się amfiteatr, ruiny kościoła świętego Ducha. Oj, właśnie widzę, że tutaj mi się tekst podmienił. Okej, przepraszam za to, że tu mamy nie ten tekst, ale okej, dobrze, przeskoczmy w takim razie dalej. Też okolice Jarocina, jesteśmy cały czas oczywiście w obszarze południowej Wielkopolski. Dobrzyca, sama z siebie to niewielkie miasteczko. Także właściwie głównym obiektem turystycznym jest tutaj pałac w Dobrzycy, mieszczący obecnie Muzeum Ziemiaństwa. Muzeum Ziemiaństwa, czyli przede wszystkim są to zrekonstruowane wnętrza pałacowe. Ten pałac tutaj, warto podkreślić, jeszcze kilkadziesiąt lat temu właściwie znajdował się na skraju ruiny. Był w dużej mierze zniszczony, łuszczące się tynki, uszkodzony dach, wnętrza zdewastowane. On dzięki staraniom samorządu województwa został odrestaurowany do tej postaci, którą mamy obecnie. No i jest dzisiaj siedzibą Muzeum
ziemiaństwa w Dobrzycy. No i zbiory, jak się można domyślić, obejmują przede wszystkim wyposażenie dawnych wnętrz. To nie są te oryginalne wnętrza, które tu w Dobrzycy były, ale jak gdyby dające nam pewien pogląd na to, jak wyższe sfery mieszkały, czy żyły w wieku XVIII czy XIX, ewentualnie na początku wieku XX. Ale oczywiście jest to też kolekcja sztuki, obrazów, portretów, plus naturalnie wystawy czasowe. Przy czym jak gdyby przyjazd do Dobrzycy to nie tylko są wnętrza pałacowe, bo jak widzicie ten pałac jest spory, ale nie jest może on gigantyczny, ale to też oczywiście całkiem spory park przypasowy, na którym można wybrać się na spacer. No i tutaj jak gdyby mamy takie bardzo charakterystyczne założenie parkowe, jeśli chodzi o Dobrzycę, jako że to nie tylko drzewa, krzewy, roślinność całkiem dobrze zadbana, no ale też jak gdyby mnóstwo takich elementów, które miały dekorować ten park. Mamy oranżerię, mamy panteon, który nawiązuje oczywiście do starożytnej rzymskiej świątyni, mamy sztuczną grotę z wodospadem, w środku mamy też monopter, czyli rodzaj takiej otwartej altanki na rzucie koła, która sama z siebie nie ma żadnej funkcji praktycznej, ona ma tylko upiększyć, ewentualnie być takim miejscem, gdzie można było się spotkać i podziwiać krajobraz tego parku. No i wreszcie jak gdyby też historia, to co często przyciąga uwagę, mianowicie legendy związane z wolnomularzami, czyli z masonami. Tych legend, że to nie tylko w Dobrzycy jest całkiem sporo. Te dobrzyckie nie do końca są potwierdzone, chociaż jak gdyby zawsze oprowadzając grupę po Dobrzycy można gdzieś ten element wtrącić. A skąd legendy? Przede wszystkim dlatego, jak się przyjrzycie zdjęciu po lewej stronie, pałac na rzucie literki L, czyli to miało nawiązywać do kielni, czyli symbolu wolnomularskiego. Miało oczywiście wiązać się z tym, że masoni czy też wolnomularze posługiwali się i porozumiewali między sobą za pomocą różnego typu szyfrów, kodów i ukrytych oznaczeń. No i stąd właśnie ta masońska legenda. Prawda czy nie, jakkolwiek wszelkiego typu legendy, tajemnice i miejsca tajemne są doskonałą pożywką dla turystów. Fajnie opowiada, fajnie się je sprzedaje. Nawet jeśli podkreśla się coś, że to jest tylko i wyłącznie legendą. Natomiast bardziej namacalne elementy związane chociażby z masonami znajdziemy w Pałacu Śmiałowy, bo tutaj faktycznie potwierdzone jest to, że znajdowały się elementy masońskie w tym pałacu, chociażby tak zwany ołtarz masoński na piętrze, który można zobaczyć. Natomiast nie to jest też główną historią, którą jeśli chodzi o Pałac Śmiałowy, położony, dodajmy, w okolicach Żerkowa, opowiada się, jeśli chodzi o to miejsce, gdyż taką czołową postacią i centralną, wokół której jest zbudowana jest narracja w Śmiałowie, jest oczywiście Adam Mickiewicz, którego imię to muzeum nosi, a dodajmy, że Pałac Śmiałowy jest jedną z filii, czy jedną z oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jak widzicie, oczywiście budynek jest klasycystyczny, tu jest tylko fragment tego całego założenia pałacowego. Tam jak gdyby po bokach są jeszcze dwa takie skrzydła półkoliste, które jak gdyby obejmują cały ten dziedziniec kolisty, dziedziniec, który się przed pałacem znajduje. No ale właśnie, skąd Mickiewicz? Mickiewicz nam się kojarzy przede wszystkim przecież z Polską Wschodnią, Litwą, zresztą najsłynniejsze dzieło Mickiewicza zaczyna się sławić Litwo, ojczyzno moja. No i tu ważny rzecz, którą trzeba podkreślić, też jak gdyby niezwykle ciekawa historia, którą warto jest powtarzać grupą turystyczną, no bo ona bywa zaskakująca. Mianowicie to, że bardzo dużo tego, co Mickiewicz opisał, o czym mówi w Panu Tadeuszu, to są historie, które zasłyszał, czy były mu powiedziane przy okazji różnego typu spotkań właśnie w Wielkopolsce. Mickiewicz przyjechał do Wielkopolski, mając nadzieję na wsparcie powstania listopadowego, które działo się po drugiej stronie granicy już w Kongresówce, czyli w zaborze
rosyjskim. Nigdy do tego powstania prawdopodobnie nie dotarł. Tam są różne wersje. Jedna mówi o tym, że zawróciły go patrole graniczne. Inna, że sytuacja już powstania była na tyle zła, ono chyliło się ku upadkowi, że uznał, że nie ma sensu wyruszać na pomoc powstańcom, bo i tak nie zdąży. No, jest też oczywiście taka opowieść, która mówi o tym, że dużo bardziej podobało mu się to, że był podejmowany na dworach i traktowany jako prawdziwa gwiazda, a niekoniecznie mu się chciało tam na tego narażać życia w walce powstańczej. Jakkolwiek, która z tych wersji będzie, czy była prawdziwa, jest to ciekawa powieść właśnie o pobycie Mickiewicza w Wielkopolsce. Mickiewicz to on gościł w wielu dworach, nie tylko Śmowie, bo przebywał tutaj przez kilka miesięcy na przełomie 31 i 32 roku. No i właśnie jak gdyby słuchając tej opowieści, będąc przyjmowany na różnych licznych przyjęciach, kolacjach i tak dalej, zbierał opowieści od miejscowych, no i potem je przeniósł na karty między innymi pana Tadeusza. Przy czym niestety, dla nas niestety, no literacko przenosząc je na Litwę, no bo oczywiście patrząc ze względu chociażby promocyjny dla Wielkopolski, dużo bardziej cenne byłoby to, gdyby faktycznie akcja najsłynniejszego polskiego poematu wierszowanego działa się nie na Litwie, a chociażby w południowej Wielkopolsce. No jak gdyby tego luksusu nie mamy, natomiast jak gdyby faktycznie Muzeum Mickiewicza w Śmowie się znajduje i to też jest jak gdyby atrakcja przynajmniej na kilka godzin, no bo zwiedza się nie tylko wnętrza pałacowe, jak widzicie tutaj na zdjęciu, to są dwa piętra, ale też ogrody całkiem rozległe i park, które znajdują się z tyłu za budynkami pałacowymi. Są tam oczywiście też różne akcenty takie ala mickiewiczowskie, chociażby ogródek Zosi z figurką dziewczyny pracującej w tym ogrodzie i jeszcze parę innych miejsc, które właśnie z poetą i z jego twórczością się wiążą, także to, że on też tworzy pewną tam spójną narrację. No i jak gdyby jesteśmy już, no przyjąłem, że będzie to południowa Wielkopolska, natomiast faktycznie Średzka i kolej powiatowa, czy właściwie Środa Wielkopolska, to już jest bardziej Wielkopolska Środkowa. Natomiast nie ukrywam, że tutaj tematycznie najbardziej mi do tego działu, do tej części pasowało. Jeśli chodzi o koleje wąskotorowe, no to oczywiście w Wielkopolsce mamy ich kilka. Mamy kolejkę średzką, którą widzicie na zdjęciu, mamy kolejkę wyżyską w Białośliwiu, o której będzie nieco później. Mamy naturalnie kolejkę Maltankę w Poznaniu jeżdżącą, plus oczywiście już nie wąskotorowe, tylko normalnotorowe parowozy w Olsztynie. Ale pójdźmy do Środy Wielkopolskiej, jak gdyby, bo to jest niezwykle ciekawa trasa, niezbyt długa. O długości 13 km zaczyna się na stacji Środa Miasto, kończąca się w Zaniemyślu. Pierwotnie Średzka kolej powiatowa była znacznie dłuższa. Zaczynała się tak naprawdę przy stacji Poznań Wschód oraz na stacji Kobyle Pole w Poznaniu. No i jak większość wąskotorówek powstałych na początku XX wieku tutaj w Zaborze Pruskim w Wielkopolsce, służyła przede wszystkim do transportu płodów rolnych z dużych, bogatych gospodarstw, głównie buraków cukrowych, ale też innych produktów. No ale przy okazji też woziła ludzi naturalnie, no bo skoro trakcja kolejowa już była położona, to też transport osobowy się odbywał. Z tej całej dosyć gęstej sieci zostało nam tylko 14 kilometrów i co istotne, przejazd tą trasą zajmuje około godziny. To nawet jest popularny dowcip, że usługa prosi bardzo usilnie o to, żeby nie wyskakiwać z pociągu celem zbierania grzybów, no bo może zdarzyć się, że pociąg odjedzie, ale faktycznie nie jest to bardzo szybko. Ale też nie o to chodzi, bo jak gdyby trasa ma być krajobrazowa, po tym jak pociąg wyjeżdża ze Środy, mija tam akurat pierwszych kilkaset metrów, idzie wzdłuż co prawda miejscowej cukrowni, ale potem wjeżdża w bardzo ładny, przyjemny teren, szczególnie wiosną i jesienią jest to, mieni się różnymi kolorami ta trasa. No i kończy się właśnie Zaniemyślu. Zaniemyśl sam z siebie też niezwykle ciekawe miejsce, no bo położone nad jeziorami,
na jeziorze Raczyńskim, gdzie się wyspa Edwarda. Nazwa nie jest oczywiście przypadkowa, gdyż należała ona do Edwarda Raczyńskiego, który niestety też zakończył życie na tejże wyspie. Dosyć widowiskowo zrobił to, strzelając do siebie z armaty, nie mogąc znieść pomówień o to, że miał rzekomo zagarnąć pieniądze przeznaczone na budowę Złotej Kaplicy w Poznaniu. Natomiast jak gdyby tutaj można to fajnie spakietować, na przykład pojechać tylko i wyłącznie w jedną stronę kolejką, potem spędzić trochę czasu chociażby w Zadziemyślu. Tam dosyć bogata baza gastronomiczna, łącznie z właśnie wyspą Edwarda, która dysponuje dużą restauracją. I potem na przykład przesiąść już się na autokar i jechać w dalszą drogę. To istotne, kolejka jak gdyby jest takim kompleksowym produktem, czyli tutaj mamy nie tylko stare wagony i stary tabor, w użyciu jest zarówno lokomotywa spalinowa, jak i ta, która jest szczególnie wymagana, czyli lokomotywa parowa, a nawet dwie w tej chwili, no bo jak zostały dwie lokomotywy wyremontowane i dwie są dostępne do użytku. Ale jak gdyby też cała dbałość o szczegóły, chociażby to, że załoga pociągu grana jest w historyczne mundury, są klasyczne takie retro bilety kartonikowe z dziurką po środku, które się dostaje. No i oczywiście jest to do zwiedzenia całe zaplecze techniczne w postaci chociażby parowozowni, gdzie bieżące naprawy lokomotyw się odbywają. No i na końcu w samym Zadziemyślu jest taka mała salka pamięci z zebranymi różnego typu pamiątkami, które na kolei były wykorzystywane. Wagony są otwarte, jak i zamknięte. Oczywiście otwarte to na lato, zamknięte raczej na tą chłodną porę roku. No i jak gdyby co istotne też, oczywiście kolejka śledzka kursuje według rozkładu jazdy, szczególnie w sezonie wakacyjnym, ale też jak gdyby wiosną i jesienią. Natomiast istnieje możliwość zamówienia indywidualnych przejazdów, jako że trasa kolejowa jest tylko wykorzystywana przez właśnie śledzką kolejkę tą zabytkową. Tam nie ma innego ruchu kolejowego, także można spokojnie sobie na przykład indywidualny przejazd zamówić. Co więcej, wtedy można go ciekawie spakietować, chociażby zatrzymując się na stacji Annopole, skąd jakieś 300 metrów drogi prowadzi do miejscowego browaru Gzub, który oferuje nie tylko degustację, po prostu wyszynk piwa na miejscu, ale przede wszystkim też zwiedzanie browaru. Można mówić, także tutaj też bardzo bogate możliwości pakietowania, tak żeby połączyć chociażby przejażdżkę śledzką kolejką ze zwiedzaniem browaru, z obiadem czy też kolacją na końcu na wyspie Edwarda. To już jest całodzienna atrakcja tak naprawdę i spokojnie można grupie mnóstwo czasu zająć. Tak zapytam, czy jakieś pytania na tym etapie? Coś może dopowiedzieć? Dziękuję za wszelkiego typu tutaj podpowiedzi i dodatkowe informacje, chociażby o książce pana Łysiaka pod tytułem Szachista. Też jak gdyby nie wszystkie szczegóły jestem w stanie wam w tym krótkim dosyć czasie, który mam do dyspozycji, przekazać. No i jak gdyby też nie wszystkie elementy tutaj mogły się w naszej prezentacji znaleźć, także dziękuję za wszystkie dopowiedzenia i komentarze. Okej, dobrze, jeśli nie ma pytań do tej części, to my sobie przeskoczymy kawałek dalej. Nie ukrywam, że będzie to jeden z trudniejszych obszarów do omówienia, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Mam Wielkopolskę Zachodnią. Tutaj jak gdyby zdefiniowaną przede wszystkim jako ten pas, dosyć szeroki pas ziemi, który dotyka, no powiedzmy sobie, województwa lubuskiego, czyli będziemy mieli okolice Wolsztyna, Zbąszynia, Nowego Domyśla i dalej aż do krainy Stujezior, czyli powiatu Międzychodzkiego. To mniej więcej ten obszar jako Wielkopolskę Zachodnią zdefiniujemy. I tu jak gdyby co istotne, niezwykle zasadniczo to jest ta część Wielkopolski, jedna z dwóch, można powiedzieć, gdzie nie ma żadnego bardzo dużego miasta. Tutaj jak gdyby największe miejscowości mają tak do 20 tysięcy mieszkańców, co oczywiście też jest ogromną zaletą, gdyż to powoduje nam
pewne rozgęszczenie jak gdyby ludności. Mamy mnóstwo lasów, mamy piękne tereny przyrodnicze, które w połączeniu właśnie z całkiem licznymi zabytkami tworzą nam świetne miejsce, jeśli chodzi o wypoczynek. Przyznam szczerze, że za wyjątkiem parowozowni w Olsztynie, która jest jedną z największych atrakcji w ogóle w Polsce, Wielkopolska Zachodnia kojarzy się nam głównie z turystyką indywidualną, ale myślę, że jest potencjał całkiem spory, żeby to zmienić, po prostu też skierować grupy turystyczne, które nawet jeśli nie spędzą tam kilku dni, no to przynajmniej jeden czy dwa dni właśnie w tej części Wielkopolski spędzić, co znacznie ułatwia chociażby to, że właśnie bogactwo też przyrodnicze i kulturowe tej części sprawia, że mamy tam całkiem bogatą bazę noclegową, która po prostu też znacznie ułatwia planowanie takiego wyjazdu. No ale tak jak powiedziałem, zaczniemy od tego, co jest pewnie największym hitem w zachodniej Wielkopolsce, czyli od parowozowni w Olsztynie. Już tam ostatnio spływa nas dużo dobrych informacji, między innymi chociażby to, że kolejne parowozy będą przywracane do ruchu planowego, czy chociażby news, teraz nie pamiętam do końca, czy z wczoraj, czy z przedwczoraj, o tym, że dostępne są już audioguidy, które będą funkcjonowały w parowozowni. Tutaj jak widzicie w tekście prezentacji, którą robiłem w zeszłym tygodniu, jeszcze jest informacja o tym, że audioprzewodnik jest w przygotowaniu. Nie, on już jest jak gdyby dostępny z tego, co widziałem w newsach pochodzących z parowozowni, to faktycznie ten audioguide już jest gotowy i funkcjonuje, także można też w ten sposób parowozownie zwiedzać. Oczywiście dostępne jest też zwiedzanie z po prostu przewodnikiem, który oprowadzi po całym obiekcie, no i opowie te wszystkie smaczki, historie, które w tej parowozowni są. Jest co opowiadać, jeszcze jest to jedna z ostatnich czynnych parowozowni w Europie, która obsługuje ruch pasażerski. Co warto powiedzieć, na trasach normalnotorowych, czyli tych tam 1435 mm, jeśli chodzi o rozstaw szyn. Tych, które obsługują regularne przewozy, na przykład na liniach węższych, na przykład 1000 mm, jeszcze kilka się zostało, chociażby w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Natomiast jak gdyby tutaj mamy ten element, który nam tworzy wyjątkowość tej parowozowni. No i też jak gdyby to, że to miejsce jest bardzo autentyczne, to nie jest muzeum, to nie jest miejsce, które jest wygaszone, jak gdyby trochę, ale jak gdyby stworzone sztucznie. Nie, jest to w pełni działający obiekt, także można zobaczyć parowozy, które są serwisowane, gdzie są napełnione węglem, wodą, gdzie prawda, są codzienne prace przeglądowe, jeśli chodzi o przygotowanie tych lokomotyw do ruchu planowego. No i co więcej, działa całe zaplecze warsztatowe, czyli panowie, którzy no, często są już rzadkiej klasy specjalistami, prowadzą serwis codzienny parowozów, wytwarzają części zamienne, naprawiają te elementy, które można na miejscu zreperować. To oczywiście tworzy też specyficzny klimat, także jak gdyby, mówię, no nie jest to klimat muzealny, czy nie jest to klimat jakiegoś takiego skansenu, tylko tam faktycznie widać ślady tego, że ludzie pracują, czasami gdzieś są postawione narzędzia, czasami leży dopiero co używana szmata, którą ktoś wytarł ręce po czyszczeniu parowozu, czy napełnieniu go węglem, ale to tworzy właśnie ten niezwykły klimat autentyczności tego miejsca. No ale oczywiście też parowozownia jest obiektem turystycznym, także chociażby z tego powodu różnego rodzaju eventy, z czego no, tym takim czołem absolutnie jest coroczna impreza Parada Parowozów. Najbliższa będzie w maju tego roku oczywiście. Opa, jak gdyby samej imprezie powiemy sobie troszkę później jeszcze w tej części poświęconej wydarzeniom w Wielkopolsce. Natomiast co trzeba powiedzieć i podkreślić, to, że Olsztyn to nie tylko parowozownia i tutaj ja bym zachęcał do tego właśnie, żeby planując chociażby wyjazd turystyczny do parowozowni, też zboczyć trochę z trasy i jak gdyby zobaczyć nieco więcej właśnie z bardzo urokliwym takiego ciekawego klimatu miastem, bardzo czystym i też takim bardzo modelowym, jeśli chodzi o układ przestrzenny, chociaż widać oczywiście, że jest to małe miasto i ta starówka nie jest bardzo duża, no to jednak widać, że
Jest to historyczny układ miasta troszeczkę zawiniętego wokół jeziora z dwoma kościołami. Kościół parny katolicki i drugi po ewangelicki, dzisiaj kościół filialny. Mamy oczywiście rynek z ratuszem pośrodku, z kamienicami dookoła. Nie zachowała się niestety do naszych czasów synagoga, która spłonęła kilkanaście lat temu. To mamy też bogatą ofertę muzealną, mianowicie poza oczywiście Parowozem, które jest miejscem, w którym najwięcej Gruzji. To mamy też muzea, mamy Muzeum Marcina Rożka. Marcin Rożek, wybitny wielkopolski rzeźbiarz, chociażby twórca takiej słynnej rzeźby Siewcy. Kto studiował na Wydziale Przyrodniczym czy na Akademii Rolniczej Poznania, no to kojarzy pomnik Siewcy, no to właśnie Marcin Rożek. Oraz Muzeum Roberta Kocha, nazwisko Robert Koch bardzo mocno wypłynęło w czasie niedawnej, na szczęście minionej pandemii COVID-19, no bo największy instytut bakteriologiczny, czy zajmujący się chorobami, jeśli chodzi o Niemcy, no to Robert Koch Instytut, czyli Instytut Roberta Kocha. Robert Koch zdobył nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, odkrywca prądku gruźlicy, badacz, który poświęcił swoje życie właśnie bakteriologii, badaniu przyczyn chorób i metod ich leczenia. Skąd ten Robert Koch w Polsce? No dlatego, że Robert Koch był lekarzem powiatowym w Olsztynie. Tutaj miał swój dom, swoją pracownię, w której też prowadził eksperymenty. No i jak gdyby ten dom zachował się do naszych czasów i tam właśnie mieści się muzeum poświęcone Robertowi Kochowi. Notabene też bardzo ciekawej postaci, która poza tym, że był genialnym naukowcem, też jak gdyby sporo po świecie podróżował i też jak gdyby pamiątki po tym są zachowane między innymi w muzeum. No i trzecim obiektem muzealnym, który znajduje się w Olsztynie, jest skansen. Dokładnie nazywa się to Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Tak więc tutaj jak gdyby przede wszystkim obiekt z tą no, jeszcze starszą historią, no bo zachowane są tam chaty przede wszystkim z no, XVIII-XIX wiek. Różnym poziomie też zamożności mieszkańców wsi, czyli od małych chat, gdzie mieszkali komornicy, po całkiem bogate chaty chociażby bogatych holenderskich gospodarzy. Do tego jest kuźnia, do tego jest wiatrak, przydrożna kapliczka. Jest też karczma, która oczywiście była centralnym elementem każdej wielkopolskiej wsi. Jak gdyby taki skansen, mam też, że też jest dosyć sporo czasu, żeby to miejsce zobaczyć. No i oczywiście to, czego nie można zapomnieć, czyli jezioro. W Olsztynie jest wciśnięte właściwie między dwa jeziora i jak gdyby no, jest tam promenada oczywiście nad jeziorem, można tam spacerować. No a w sezonie pływa też niewielki stateczek, który pozwala robić wycieczki po jeziorze, plus oczywiście może wypełniać kajakami, rowerami wodnymi, innymi takimi rzeczami, także można też chociażby robiąc grupy młodzieżowe zaplanować sobie kilka godzin pobytu na chociażby miejskiej plaży, która z pewnością będzie fajnym przerywnikiem właśnie dla takiej grupy. To, co jeszcze warto powiedzieć, to, że w pobliżu znajduje się klasztor w Obrze, pocysterski klasztor w Obrze, to jest kilka kilometrów od Olsztyna na południowy zachód. Można tam dojechać albo rowerami, albo no, w ciągu kilkunastu minut autokarem i zobaczyć też ten klasztor w Obrze. To takie też element do uzupełnienia, jeśli byśmy byli w Olsztynie. Natomiast w drugą stronę dotrzemy w końcu do Rakoniewic. Rakoniewice są często po prostu przejeżdża się przez Rakoniewice. To akurat jest chyba jeden z większych problemów miejscowości, mianowicie to, że droga krajowa przebiega dosłownie przez rynek, co też oczywiście pewnie wpływa troszeczkę na odruch miejscowości, ale ja mówię, że warto się zatrzymać w Rakoniewicach i poświęcić trochę czasu. Przede wszystkim oczywiście temu, co jest największą atrakcją, czyli Muzeum Pożarnictwa. To nie jest samodzielne muzeum, ono jest oddziałem, filią tego centralnego Muzeum Pożarnictwa, które ma siedzibę na Śląsku. Natomiast oczywiście nie mamy się czego wstydzić, bo jest to bardzo bogata kolekcja przede wszystkim sprzętu strażackiego. Tutaj mamy pojazdy, kilkanaście pojazdów od takich z lat 20. po bardzo współczesne. Mamy mundury, sprzęt specjalistyczny, stroje, które
pomagają strażakom w przetrwaniu w trudnych warunkach, czy to pożarów, czy zagrożeń chemicznych. Mamy bogatą kolekcję mundurów galowych, i to nie tylko polskich, ale też takich ofiarowanych przez strażaków z różnych krajów. Mamy też część bardzo interaktywną na ostatnim piętrze budynku, mianowicie pomieszczenia, w których odtworzono chociażby skutki pożaru, spalone mieszkanie, spalony samochód po wypadku, symulator jazdy wozem strażackim, także tutaj te elementy jest bardzo dużo. Są też takie pokazy typu światło i dźwięk, gdzie na przykład w ciemnym pokoju nagle otacza nas jakby pożar płonącego lasu. Bardzo edukacyjne, jeśli chodzi też właśnie o grupy szkolne czy młodzieżowe, żeby tam pokazać, jak dużym zagrożeniem może być ogień. Oczywiście miejsce ma jest w pełni wyposażone, jak gdyby jeśli chodzi o całe zaplecze sanitarne. Jest tam parking, jeśli chodzi o autobusy, aczkolwiek dużo grup brakuje po prostu przy rynku, gdyż jest to łatwiejsze, jeśli chodzi o manewrowanie dużym autokarem, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane pięćdziesiątki. I co jest niezwykle ciekawe, o czym jak gdyby powinienem wspomnieć na samym początku, to to, że muzeum obejmuje trzy budynki w sumie, i poza tymi współczesnymi, czyli nowoczesny budynek muzeum, halach, gdzie stoją stare pojazdy bojowe strażaków. Mamy też trzeci budynek, którym jest zabytkowy kościół poewangelicki, szachulcowy, czyli mieszanka drewna oraz gliny zmieszanej ze słomą, taka biało-czarna krata. No i w tym budynku właśnie mieści się część wystawy. To jest właśnie to, co widzicie na zdjęciu po lewej stronie, czyli oczywiście mamy tutaj stare wozy strażackie jeszcze z napędem konnym i ręczne sikawki, które były siłą ludzkich mięśni często napędzane. Natomiast to, co widzicie w tle, no to jest konstrukcja właśnie dawnego kościoła ewangelickiego z typowymi emporami drewnianymi otaczającymi jego środek. I to też jest cały element narracji tego miejsca, no bo jest to ciekawe, jest to bardzo oryginalne, jeśli chodzi o swój wystrój. Będąc tutaj jak gdyby w Rakoniewicach, będąc w Olsztynie, nie mam tego akurat na slajdzie, warto zatrzymać się też na chociażby chwilkę w pobliskim Grodzisku Wielkopolskim. O Grodzisku powiem sobie troszeczkę później przy okazji opowieści o tym, z czego Grodzisk jest najbardziej, czyli z piwa. Natomiast jak gdyby samo miasto gdzieś tym piwem też do dzisiaj trochę żyje, chociaż jak gdyby tylko jeden z wielu budynków browarniczych dzisiaj jest wykorzystywany właśnie w swoim pierwotnym celu. Do tych pamiątek z historii piwa grodzickiego jest bardzo sporo, począwszy chociażby od niezwykle pięknej fontanny, znaczy nie fontanny, przepraszam, tylko studni na rynku, to jest postać ojca Bernarda z Włomrzeźna, który miał dokonać tam, sprawić cud, że trysnęła woda tak doskonała, że i grodziskie piwo stało się doskonałe, a pewnie część wspomina pewnie i wodę grodziską. Ale też jak gdyby mnóstwo innych pamiątek po piwie grodziskim można w tym mieście znaleźć. Mieście notabene też bardzo, bardzo ładnym, bardzo urokliwym, na które składają się jak gdyby dwie części tego miasta połączone szeroką ulicą, która łączy dwa rynki. Jeden to rynek, przy którym znajduje się ratusz, jak właśnie wspomniałem, studzienka ojca Bernarda. Drugi to rynek, na środku którego znosi się dawny kościół ewangelicki. Bardzo ciekawy układ, do tego wiele zabytkowych budynków, często z wspaniałą drewnianą snycerką, także chociażby się na 2-3 godzinki w takim grodzisku można zatrzymać i też bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dobra, my przeskakujemy troszkę bardziej na północ w tym momencie. Podróżujemy do Nowego Tomyśla. To nie jest daleko, nadal jak gdyby z Olsztyna do Nowego Tomyśla nie jest to bardzo długa droga. Oczywiście już trzeba przynajmniej kilkadziesiąt minut na przejazd autokarem poświęcić. Nowy Tomyśl jest miastem całkiem młodym, jeśli można takie nazwać. Oczywiście gdybyśmy na przykład zestawili to z miastami chociażby w Stanach Zjednoczonych, to się okaże, że u nas wszystkie miasta są stare, no bo jak mówi pewien złośliwy dowcip, w Stanach najpierw była epoka kamienia, a potem był klasycyzm. Aczkolwiek mniej więcej można powiedzieć, że historia Nowego Tomyśla to mniej więcej też czasy powstania Wielkiego Brata zza oceanu, czyli mniej więcej wiek
XVIII, tak naprawdę Nowy Tom jest założony jako centrum osadnictwa holenderskiego na tych ziemiach. Holendrzy, czyli osadnicy początkowo z Niderlandów, północnych Niemiec, potem na bazie ich przywilejów osadzono też inne nacje, w tym również Polaków. Specjaliści w gospodarowaniu w trudnym terenie, czyli na terenach leśnych, podmokłych, zabagnionych, którzy korzystają z tej swojej bogatej wiedzy i tradycji rolniczej potrafili przywrócić czy też przystosować te ziemię do użyteczności. No i właśnie w związku z tym, jakby to były trudne tereny, rozwinęła się tutaj dwie specyficzne gałęzie rolnictwa i wytwórczości, czyli uprawa wikliny i towarzyszące jej wikliniarstwo oraz uprawa chmielu. Dzisiaj chmiel nowotomyski troszkę zapomniany, jak gdyby, jeśli mówimy o chmielach, Polski, na ogół są to chmiele lubelskie, natomiast oczywiście gdzieś tam troszkę tych plantacji jeszcze zostało. Natomiast wikliniarstwo ma się całkiem dobrze i ta wiklina, te kosze wiklinowe i wszystko, co się z wikliną wiąże i z pleciąka, stało się takim elementem charakterystycznym bardzo dla Nowego Tomyśla. Zresztą o czym przypomina nie tylko muzeum, które jak gdyby tutaj w nagłówku jest wspomniane, ale przede wszystkim też mnóstwo instalacji wiklinowych w samym mieście, czyli mamy wiklinowy amfiteatr, mamy wiklinowe gazony i donice z kwiatami na ulicach, mamy wiklinowe rzeźby, mamy nawet wiklinowego trabanta, który stoi przy wejściu do muzeum, także tych elementów jest bardzo dużo. No i oczywiście mamy też corokrotną imprezę pod hasłem Jarmark Chmielo-Wikliniarski. Ale wracając jak gdyby do muzeum, no bo to jest jak gdyby ten element, który głównie jest wybierany przez grupy turystyczne odwiedzające Nowy Tomyśl. Muzeum samo z siebie jest bardzo tradycyjne, jak gdyby i tutaj no nie ma co oczekiwać na przykład jakichś multimediów, tylko są to tradycyjne bardzo formy prezentacji. Natomiast tym, co jest wielkim skarbem i wielką atrakcją tego muzeum, to są wszelkiego typu warsztaty i pokazy, czyli to, co właśnie pokazałem na zdjęciu tutaj po lewej stronie, czyli to, że każdy może wziąć do ręki wiklinę i spróbować swoich sił, chociażby przy tworzeniu koszyka. Co myślę, że dla wielu osób, nawet niekoniecznie żyjących w dużym mieście, czy w ogóle współcześnie żyjących, może być pierwszym w ogóle kontaktem z takim materiałem, jakim jest wiklina i z takim zajęciem, jaki jest plecionkarstwo. Oczywiście jak gdyby te warsztaty są prowadzone przez doświadczonych plecionkarzy, którzy dzielą się tą swoją wiedzą. No i jak gdyby tutaj jest też podróż pewna w czasie, no bo dzieje się to w pomieszczeniu, które jest otoczeni właściwie różnego typu wyrobami z wikliny, także tworzy się ten fantastyczny klimat, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają prace mistrzów, tych, którzy naprawdę na tym plecionkarstwie się znają. Oczywiście koszyki można też kupić w mieście w co najmniej dwóch miejscach, które kojarzę. No i jeszcze to, że nie można zapomnieć, jak gdyby warto jest chociażby na chwilkę do samego centrum miasta skoczyć, gdyż takim creme de la creme, jeśli chodzi o samodzielne miasta, jest oglądanie największego istniejącego koszyka wiklinowego na świecie, który stoi na nowotomyskim rynku, zaraz właściwie w samym jego centrum. Tutaj mówię największy zachowany, gdyż z tego, co udało mi się dotrzeć do informacji, no to w międzyczasie powstał koszyk większy, który został wpisany do listy, jeśli chodzi o Księgę Rekordów Guinnessa. Miał powstać on, tu jest ciekawostka, w Arabii Saudyjskiej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że tamten koszyk został rozebrany po jego zmierzeniu, zważeniu i wpisaniu do Księgi Rekordów. Natomiast ten nowotomyski jak stał, tak stoi. Także z tego, co wiem, jeśli chodzi o te, które można zobaczyć, to ten nasz wielkopolski cały czas jest na pierwszym miejscu. To jak gdyby, jeśli chodzi o takie rzeczy, które są naj. Okej, to my przejdźmy jeszcze bardziej na północ. Zbliżamy się właściwie już prawie że do Puszczy Noteckiej, chociaż kawałeczek nam został. Jesteśmy w krainie Stu Jezior. Kraina Stu Jezior jak gdyby nazywana też często pojezierzem międzychocko-sierakowskim. Przez długie lata ta nazwa była chyba najszerzej popularyzowana, chociaż sprawą arcyznanego, bo na pewno
krajoznawcy, byłego wojewody pana Łęckiego, takiego troszkę Nestora wielkopolskiego krajoznawstwa, który bardzo dużo czasu i energii popularyzacji Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego poświęcił, zresztą jest autorem świetnej książki, świetnego przewodnika na ten temat. Natomiast to jak gdyby osobiście też wspieram nazwę Kraina Stu Jezior, chociażby dlatego, że jest to nazwa bardzo chwytliwa. Oczywiście jak gdyby nawiązuje do Krainy Tysiąca Jezior, czyli naszych Mazur. Natomiast Kraina Stu Jezior no, działa na wyobraźni i faktycznie tych jezior tam jest ponad setka, chociaż to 100. Wiadomo, taka magiczna liczba, która się fajnie sprzedaje. Niewątpliwie jeden z najpopularniejszych obszarów turystycznych w Wielkopolsce, przy czym w dużej mierze zdominowany przez turystykę wypoczynkową, indywidualną, no bo też jak gdyby taka jest charakterystyka tego obszaru, czyli mamy jeziora, lasy, liczne wzgórza, śródleśne wydmy, mamy szeroką Dolinę Warty, gdzie ta rzeka w miarę leniwie sobie płynie, dużo ośrodków wypoczynkowych, dużo fajnych hoteli, trasy rowerowe, niskie zaludnienie. To sprawia, że przede wszystkim jest to obszar wypoczynkowy, co nie zmienia faktu, że jak gdyby też atrakcje kulturowe tam się znajdują. Jeśli chodzi o największe atrakcje przyrodnicze, no to oczywiście to, co powiedziałem, czyli trasy wędrówkowe oraz szlaki rowerowe. To jest głównie rowerowy szlak Stu Jezior, który właściwie przecina całą tą krainę. No i oczywiście może kombinacje spływów kajakowych, chociażby na Warcie, albo dla osób bardziej początkujących na licznych jeziorach, gdzie też spokojnie można sobie wzdłuż brzegu kajakiem popłynąć. I to też jest ciekawa atrakcja, właśnie nie tylko dla osób indywidualnych, ale też dla grup turystycznych, które mogą tutaj zawitać. I taka, powiedziałem, jak gdyby bardzo bogata baza, jeśli chodzi o hotele czy obiekty noclegowe, sprawia, że organizacja tego typu pobytu jest znacznie ułatwiona. Plus oczywiście to, że jest kilka miejsc oferujących tak wysoki standard, że spokojnie można chociażby robić pakiety pobytowe, które się wiążą też z jakimś pobytem spa, odnową biologiczną, pobytem na basenie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby też pakiety wypoczynkowe w Krainie Stu Jezior jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje kulturowe, no to tak jak powiedziałem, jest ich troszkę może mniej ze względu na mniejsze zagadnienie, natomiast są to miejsca niezwykle ciekawe. Takim oczywiście szczególnie ciekawym miejscem jest w samym sercu Krainy Stu Jezior Sieraków, czyli małe miasteczko, jak gdyby z bardzo bogatą historią i licznymi zabytkami. Fakt, że oczywiście centrum Sierakowa można przejść w poprzek w około 20-25 minut, natomiast nie zmienia faktu, że jest tam tak duże nagromadzenie ciekawych obiektów, że zajmie nam to zdecydowanie więcej czasu, chociażby odbudowany czy w połowicznie zamek rodu Opalińskich. Słowo zamek, jak gdyby tutaj należy sprostować bardziej, że jest to ufortyfikowana takiej wieży mieszkalnej dawnej. No najistotniejsze to, że jest to siedziba muzeum obecnie o nazwie Zamek Opalińskich. Mamy stadninę koni z XIX wieku. Bardzo znano, mamy kościół farny barokowy, chyba najbardziej znany obiekt, jeśli chodzi o Sieraków. No i najnowszy jak gdyby nabytek samego miasta, czyli odbudowany kościół ewangelicki, dawny kościół ewangelicki w kącie Szachulcowej, przy którym jest zalążek Muzeum Rybactwa Śródlądowego. Ono się rozwija, także mówię tylko o zalążku muzeum, ale jak gdyby liczymy to, że też na stałe wpisze się jak gdyby to w panoramę miasta. Podobnie oczywiście mamy zabytkowe centrum Międzychodu, tam też dużo fajnych kamienic, jest rynek, na rynku pomnik rybaka suszącego swoje sieci na gruszy, skąd się wzięła właśnie legenda o samym Międzychodzie, jak gdyby przecież w herbie Międzychodu właśnie ta grusza się znajduje, no a niemiecka nazwa miejscowości, czyli Birnbaum, też oznacza tyle, co grusza, także tam też można bardzo fajnie tą legendę sprzedać. No i jak gdyby zachowany ten układ urbanistyczny Międzychodu z zwanymi gaskami, czyli wąskimi uliczkami prowadzącymi chociażby od rynku w kierunku jeziora. No i symbol miasta, którym jest tak zwana Laufpompa, czyli woda do dzisiaj w pełni, znaczy pompa działająca na zasadzie, że
tłoczy wody, wody mineralne, podziemne. Zresztą nawet był kiedyś pomysł, żeby z Międzychodu uczynić uzdrowisko. To się nie zmaterializowało, jak gdyby, ale woda z lał pompy do dzisiaj cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców i też jest takim jednym z centralnych punktów samego miasta. Jeśli chodzi o zabytki takie kulturowe, no to na pewno też kościół w Kamiennej. Niestety dwa lata temu bodajże spłonęła plebania przy kościele. Nie wiem, jakim jest teraz, na jakim etapie jest odbudowy. Może ktoś z krainy Stujezior jest z nami, powie, w jaki jest teraz w stanie plebania. Natomiast kościół, na szczęście gotycki kościół, uniknął pożaru. Jak gdyby jest to jedno z bardziej malowniczych miejsc. Nie sama tylko świątynia, ale i otoczenie, gdzie ona znajduje się na takim skraju bardzo stromej skarpy, z której roztacza się widok, który mi się osobiście kojarzy z niskimi górami w Polsce, czyli byśmy byli na przykład Przedgórze Sudeckie, chociażby tam tak wygląda. No i szlaki turystyczne, które prowadzą do Parku Krajobrazowego Goliny Kamionki, która na dole, na dole się już tam zaczyna. No i oczywiście skansen i wiatraki w Holandii. Holandia sama z siebie to jeden z czołowych obiektów noclegowo-wypoczynkowych, rekreacyjnych, gastronomicznych w okolicy, w krainie Stujezior. Natomiast jeśli chodzi o ten element atrakcji kulturowych, no to przede wszystkim skansen zabudowy holenderskie. To są miniaturki, które można sobie zobaczyć, ale też oczywiście w pełni zachowane, odrestaurowane wiatraki. W tym momencie są to wiatraki 3. Widzicie na zdjęciu po lewej stronie, które stoi na terenie samego kompleksu i 2, które stoją na wzgórzu właściwie przy zjeździe z drogi krajowej nr 24, fantastycznie odrestaurowane, które można zwiedzać, można zajrzeć do środka i super, że te wiatraki jak gdyby żyją i zostały odnowione, no bo tak jak zawsze podkreślam, wiatraki są wielkim skarbem Wielkopolski i tym, co ją wyróżnia, a niestety z każdym rokiem właściwie kolejne zabytki nam z tego krajobrazu znikają. Ciężko powiedzieć dlaczego, może dlatego, że nam się często kojarzy, że zabytek to musi być albo pałac, albo zamek, albo kościół. I te wszystkie zabytki, techniki jakoś tak są często pomijane, jeśli myślimy o tym, co warto zachować dla przyszłych pokoleń. A to właśnie wiatraki, nie pałacyki, nie kościółki barokowe, których w Polsce jest mnóstwo, ale właśnie wiatraki są tym takim wielkopolskim skarbem, który jest pewnego rodzaju wyróżnikiem tego, co w Wielkopolsce mamy. Okej. No i jak gdyby taki trzeci element, którego z krainy Stujezior tego nie mogliśmy pominąć, który jest chyba najczęściej odwiedzanym przez grupy obiektem w okolicy. Dlatego uznałem po krótkim namyśle, że zasługuje na swój osobny slajd w tym miejscu, mianowicie Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej, a w Mniszkach brakuje nam to jednego słowa w tej nazwie. Dosyć długa nazwa, ale faktycznie jak gdyby oddaje charakter tego miejsca. To jest dawny folwark, który został przywrócony do, no właśnie można powiedzieć, do stanu świetności, za wyjątkiem jeszcze budynku pałacowego, ale ten też wiem, że czeka renowacja. Jakby ekspozycja obejmuje kilka elementów. Pierwszym jest trasa przyrodnicza, czyli rodzaj takiej dioramy. Tam można sobie zapoznać się z przyrodą, przede wszystkim właśnie krainy Stujezior, jak to wygląda. Natomiast tym, co jest dla mnie osobiście najbardziej ciekawym elementem, to jest szlak ginących zawodów. Tu można powiedzieć, że są dwie części tego szlaku. Mianowicie jedna część to są takie klasyczne, nazwijmy to ginące zawody, czyli rymarz, bednarz, kołodziej. To, co nam się na ogół kojarzy z tego rodzaju obiektu, że są to zawody, które no, miały swoje złote czasy w dawnej epoce. Natomiast chyba tym, co wyróżnia właśnie centrum w Mniszkach, jest ta część, która poświęcona jest zawodom ginącym współcześnie, chociażby takim jak serwis RTV, analogowy fotograf, warsztat krawcowy, taki klasyczny urząd pocztowy, których coraz nie jest. Pamiętajmy, że port coraz bardziej wygląda jak duży kiosk, a nie jak właśnie urząd pocztowy. I to jest niezwykle ciekawe, bo to nam zapewnia podróż do czasów, które tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat temu były zupełnym elementem codziennego krajobrazu w miastach i miasteczkach.
Do tego oczywiście część interaktywna, jeśli chodzi o centrum Mieszka, czyli różne warsztaty, chociażby takie jak robienie mebli z drewna, chociażby tak zwanej ryczki po poznańsku, czyli małego stołeczka drewnianego, wyrobu świec, jeszcze parę innych, no i impreza, która jest tam troszkę organizowana, czyli wielkie smażenie powideł. No jest taki fajny festyn na koniec lata, początek jesieni, który właśnie w Mieszkach jest organizowany. Duże, bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o przyjmowanie grup. Tutaj także są takiego typu obiekty sanitarne, jest duży parking, no i jest to oferta na kilka godzin. I co istotne, jak gdyby, ponieważ to znajduje się też na skraju, są już przeze mnie Doliny Kamionki, można połączyć zwiedzanie centrum w Mieszkach właśnie z wycieczką pieszą, chociażby przez Dolinę Kamionki do właśnie kościoła w Kamionnej, skąd na przykład już może wtedy autokar taką grupę odebrać. Wtedy też mamy ten element pakietowania i to też nam się będzie bardzo dobrze wszystko na tym etapie spinało. Okej, i przejdźmy jeszcze do jednego elementu, który mi się bardzo kojarzy z Wielkopolską Zachodnią, który troszeczkę już nam zdradzi to, o czym będziemy mówić w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli o kulinariach. No jak kulinaria to nie tylko to, co możemy zjeść, ale też to, co możemy wypić. I tutaj jest doskonały element, żeby opowiedzieć o Wielkopolskim Szlaku Winnic, który jest właściwie jest nowym projektem, który narodził się kilka miesięcy temu, co nie zmienia oczywiście faktu, że winnic w Wielkopolsce mamy już ponad 20 i z każdym rokiem nam tych obiektów przybywa. Oczywiście winiarstwo w Wielkopolsce, czy w ogóle w całej Polsce, to jest produkcja małoskalowa, czyli mówimy o naszych winnicach, które mają 1, 2 do 5 hektarów, to są tego typu obiekty w dużej mierze, to nie jesteśmy w Kalifornii albo w południowej Francji. Co nie zmienia faktu, że wielkopolskie wino jest bardzo dobrej jakości i to, że są tu małe obiekty, nie są na masową produkcję, sprawia to, że właściciele, ci winiarze mogą odpowiednio dużo czasu i takiej miłości poświęcić temu, co wytwarzają. Co istotne z punktu widzenia turysty jest to, że dużo tych obiektów oferuje nie tylko produkcję wina, czy wytwarzanie wina, ale oferuje też zwiedzanie plus usługi towarzyszące. Oczywiście można robić sesje fotograficzne, można zrobić degustację, można spróbować nie tylko wina, ale też miejscowych produktów spożywczych. I co równie istotne, coraz więcej obiektów jest profesjonalnych, jeśli chodzi o organizację zwiedzania. Co oznacza to, że nie tylko mówimy tutaj o tym, że można wejść do winnicy, przejść, zobaczyć jak to wygląda, a potem dostać kieliszek wina i na tym się kończy. Nie, są to jak gdyby profesjonalnie przygotowane showroomy, są wiaty piknikowe, są zaznaczone miejsca, często ogrzewane, gdzie można przyjemnie spędzić nawet do kilku godzin degustując wino, rozmawiając o winie. Jest to temat niezwykle nośny. Co więcej, większość winiarzy to są pasjonaci, którzy z lubością opowiadają o tym, czemu się poświęcają. No i co oczywiście istotne, wielkopolskie wino z tej małoskalowej produkcji nie jest dostępne po prostu w sklepach, czy już nie mówiąc o supermarketach, na ogół jest dostępne na miejscu. Sprzedawane jest w restauracjach, w małych sklepach lokalnych, ewentualnie podczas różnego typu jarmarków. Co istotne, chociażby na przykład w Poznaniu na rynku Jeżyckim, czyli właściwie w samym niemalże centrum miasta, można wielkopolskie wino regularnie nabyć, co też jest niezwykle ważnym elementem promocji chociażby tego, no bo gdzieś tam się nam zaszczepia to, że faktycznie też w Wielkopolsce dobre wino produkować. Można tak na marginesie, pani z zachwyconą miną, którą widzicie na zdjęciu po lewej stronie, jest Włoszką, a Włosi na pewno na winie się znają, jeśli im smakowało, to myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a sama akcja działa się w winnicy Enosfera pod Kwilczem, która też bardzo szybko się i fajnie rozwija. A dlaczego mówię o tym, że mi się kojarzy ta historia wielkopolskiego wina głównie z Wielkopolską Zachodnią? No to jakby widzicie mapę tych winnic, które są zrzeszone w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Winiarzy. No i tutaj ewidentnie widać, że największe nagromadzenie, największe zagęszczenie tych winnic i winiarni jest na zachód od Poznania, czyli
mniej więcej w tej części Wielkopolski, którą w tym momencie sobie omawiamy. Co oczywiście też ułatwia troszkę logistykę. Nie mówię, że jak gdyby te, które są w drugiej części, na przykład na wschodzie, są złe, bo są to bardzo dobre winnice. Tutaj miałem okazję też je zwiedzić. Natomiast faktycznie ta część zachodnia Wielkopolski z racji bliskości obiektów względem siebie znacznie nam ułatwia chociażby planowanie takiego zwiedzania. Można po prostu połączyć kilka obiektów ze sobą. Dobrze, i w tym momencie doszliśmy do końca, jeśli chodzi o Wielkopolskę Zachodnią. Pamiętajmy o tym, że tutaj ja troszeczkę filtruję atrakcje, które mamy, wyciągając te największe, te, które mają też potencjał pod grupy turystyczne. Tak więc no niestety nasze spotkanie jest tutaj krótkie, że wszystkiego absolutnie co do jednego obiektu omówić nie damy rady. Tymczasem przeskoczymy sobie grubo ponad 100 km na wschód do Wielkopolski Wschodniej. Przypominam, nasze pierwsze spotkanie sprzed 2 tygodni. Wielkopolska jest niezwykle rozległa. I co tym idzie, jest całkiem zróżnicowana. Oczywiście wiadomo, że w Polsce nie mamy tak silnych kontrastów, jeśli chodzi o kulturę lokalną, jak chociażby nie wiem, we Włoszech. Czy w wielu innych krajach, natomiast oczywiście już różnica chociażby w zabudowie, czy w języku, który mówią ludzie, dajmy na to, pod Nowym Tomyślem, czy w Olsztynem, a chociażby pod Koninem i Kaliszem, będzie już zauważalna. Czy właśnie jak mówi popularne powiedzenie dla różnych grup facebookowych, widać zabory, no co oczywiście przejawia się chociażby w innej architekturze, innych tradycjach, innej historii też jak gdyby, która towarzyszy. Zawsze mówię, że kiedy jedziemy przez Wielkopolskę i nagle znikają nam pomniki i murale poświęcone powstaniu wielkopolskiemu, a pojawiają się chociażby pomniki Józefa Piłsudskiego, no to wiemy, że przejechaliśmy do tamtej granicy zaborów. Jak gdyby tutaj właśnie chociażby Kalisz czy Konin, to jest ta historia wspólna chociażby z Warszawą, z Łodzią, to są te elementy. Wielkopolska Zachodnia, no to są, to jest już zupełnie inna narracja, jeśli chodzi o historię. Co oczywiście jest wartością jak najbardziej dodaną, jeśli chodzi o podróż przez Wielkopolskę, no bo to sprawia, że opowieść o tym regionie jest bardziej kompleksowa, bardziej złożona, a przez to jest bardziej interesująca dla tego odbiorcy, no bo tak naprawdę jest to podróż nie tylko przez przestrzeń, ale też przez czas, przez historię. Okej, tyle wstępu jak gdyby. My sobie przeskoczymy do największego miasta wschodniej Wielkopolski, czyli do Kalisza. Kalisz jak gdyby, tutaj warto jest podkreślić, że to jest, zawsze zachęcam do tego, żeby do Kalisza pojechać przynajmniej na 2 dni. Nie tylko dlatego, że jest to duże miasto, które warto na spokojnie się przespacerować i skorzystać z różnych atrakcji, które na terenie są, ale też jest to bardzo ciekawa baza wypadowa do sąsiednich obiektów, których w okolicy kilka się znajduje. Oczywiście serce miasta to rynek i ratusz, rynek świeżo po remoncie. Mamy bardzo bogaty teraz ruch renowacji rynku w Wielkopolsce. Kilka zostało niedawno wyremontowane. Oczywiście rynek poznański, no myślę, że w tej chwili już pomalutku zbliża nam się zupełnie do finiszu, jeśli o remont. Rynek kaliski wyremontowany, podobnie jak kilka innych. Co warto powiedzieć o Kaliszu, to to, że datą graniczną troszeczkę jego historii jest rok 2014, czyli data zniszczenia Kalisza podczas I wojny światowej. W skali porównywalnej, czy nawet przekraczającej zniszczenia Warszawy podczas powstania warszawskiego. Także w zasadzie Kalisz współczesny to jest historyzująca odbudowa. Odbudowa bardzo udana, powstała w czasach, kiedy jeszcze modernizm, już nie mówiąc o socrealizmie, którego tak dużo jest w Warszawie, kiedy jeszcze nie zagościł w Polsce. Także to jest odbudowa historyzująca, to chociażby ten ratusz, to jest lata 20. XX wieku.
bardzo udana kompozycja, to jakby nazwisko chociażby architekta Pajzderskiego, który był walnie przyczynił się do tego, jak Kalisz wygląda współcześnie. Oczywiście część obiektów historycznych się zachowała, to nie jest tak, że jak gdyby zostały postawione tylko nowe kamienice historyzujące, ale część obiektów jest, czy została odbudowana. Wszystko z zachowaniem średniowiecznego układu lokacyjnego miasta, co oczywiście tak naprawdę sprawia, że chodząc po kalińskiej starówce, my nie czujemy tego, że to jest odbudowa, czujemy atmosferę miasta średniowiecznego. Zresztą początki samego miasta Kalisza, no to one gdzieś tam giną w mrokach dziejów. Oczywiście jest opowieść o tym, jak to geograf Ptolemeusz miał zapisać nazwę Kalisja, miasta na, czy miejscowości na szlaku bursztynowym. No, na pewno bym stwierdził, że było to miasto, bo w tym czasie jest troszeczkę na wyrost. Najlepsza rzecz była to po prostu istotna osada handlowa, która na tym szlaku bursztynowym się znajdowała. Czy faktycznie był to dzisiejszy Kalisz? Tego nie dowiemy się pewnie nigdy, ale nie zmienia to faktu, że podobnie jak przy każdej takiej opowieści, każdej legendzie, jest ona ciekawa. Tworzy ona nam ten element naj, który nasi turyści, jak wiecie, bardzo lubią. No i przede wszystkim jak gdyby no, jest ciekawą osią, po której można zbudować narrację, że od tych tam właśnie czasów rzymskich aż po współczesność kolejne nawarstwienia tego miasta się znajdują. Zresztą starsza część miasta to jest dzisiejszy gród czy rezerwat archeologiczny na Zawodziu. To jest ten element piastowski Kalisza, później Kalisz przeniesiony na miejsce lokacyjne, czyli na nie z dzisiejszego centrum miasta, centrum tam, gdzie jest rynek, tam, gdzie jest ratusz. No i jak gdyby tutaj element, już czasy lokacyjne, no to mamy oczywiście, powstają budowle gotyckie, także mamy katedrę, gotycką katedrę, później nadbudowaną w neogotyku. Bardzo ładny, bardzo potężny obiekt. W środku zdobienia trochę nowsze, przede wszystkim malowidła Włodzimierza Tetmajera, które są często na różnego typu reprodukcje pokazywane. No i zaginiony obraz przypisywany Rubensowi. Przypisywany, gdyż nie było pewności, czy powstał on ręką tego artysty, czy powstał jego pracowi. Zaginął w latach 70. podczas pożaru katedry. Jedna z wersji mówi o tym, że obraz spłonął podczas pożaru katedry, a inna mówi takim, że został skradziony, a pożar został wywołany tylko po to, żeby zatrzeć ślady. Jakkolwiek jest to wielka strata dla miasta, no to tworzy nam kolejną warstwę narracyjną, czyli mamy przy okazji taką kryminalną, artystyczną opowieść, taką no, trochę na miarę dobrego thrillera. Przeskakując dalej, też jak gdyby czasy średniowieczne, czasy gotyckie, no to jest zachowany fragment murów mińskich, to co widzicie na pierwszym planie, czyli Baszta Dorotka, ostatnia zachowana z miejskich baszt, obecnie siedzibą Centrum Kalijskich Baśni i Legend. Same jak gdyby mury pochodzą z Kazimierza Wielkiego, czyli tutaj też jak gdyby taka trochę kotwica naszej opowieści, no bo wiadomo, że Kazimierz Wielki to postać, którą właściwie wszyscy kojarzą. Także jak gdyby tutaj tych fragmentów murów jest troszeczkę więcej, natomiast jak gdyby ten jest najlepiej zrekonstruowany i najlepiej na czasów zachowany. No oczywiście Centrum Baśni Legend, no to przede wszystkim oferta dla raczej młodszych turystów, ale zdecydowanie warto tam zajść i posłuchać, no bo jak gdyby właśnie te opowieści, te legendy, to jest to, co się super sprzedaje, a tu jak gdyby się przyjdzie dobrze temu zdjęciu, to taka postać wynurzająca się z cienia, to jest postać Szewczyka Marcinka, Szewczyk Marcinek, który ze smutną miną wzdycha do właśnie Dorotki, córki starosty Kalińskiego, która za właśnie miłość do wywodzącego się z gminu Szewczyka została przez swojego ojca w baszcie nazwanej pod imieniem zamknięta. No, taka historia nieszczęśliwej miłości. Jest to jedna z wielu właśnie legend opowiedzianych w tym Centrum Kalińskich Baśni i Legend. Natomiast budynek, który wykukuje zza murów mińskich, to już bazylika w Nieposłuchanej Świętej Marii Panny, znana na ogół po prostu jako sanktuarium świętego Józefa. I tutaj przyznam się szczerze, że przez długi czas, jak myślałem o Kaliszu, to nie doceniałem tego obiektu, dopóki mi nie uświadomiono, że tak naprawdę to jest największy magnes dla turystów często przyjmujących do Kalisza. Szacuje się na około 200 tysięcy osób rocznie, które przybywają do tego sanktuarium. Tam jest oczywiście święty obraz świętej rodziny
Jest też bardzo ciekawy skarbiec, który można zwiedzać i to jest często to miejsce, które jest przyczynkiem do tego, że w ogóle grupy do Kalisza przyjeżdżają. Oczywiście dla nas ambicją jest to, żeby przyjeżdżały przede wszystkim w celach krajoznawczych, historycznych, rekreacyjnych, no ale skoro ruch pielgrzymkowy też generuje ruch turystyczny, to jak najbardziej warto jest tych turystów zagospodarować i ich zabrać trochę dalej niż tylko właśnie do sanktuarium, pokazać im więcej tego zabytkowego, bardzo ciekawego miasta. Oczywiście tych budynków w Kaliszu jest dużo, ja tu nie jestem, pokazać wam wszystkich historycznie ciekawych budynków. Myślę, że na przykład dla wielu turystów z Poznania będzie ciekawe to, że tuż obok, po drugiej stronie parku, który znajduje się przy baszcie drodze, znajduje się chociażby cerkiew, co jak gdyby nie jest typowym elementem, z którym kojarzy się nam Wielkopolska. Mamy też oczywiście właśnie wspomniany park, park miejski, najstarszy publiczny park w Polsce, w którego najbardziej charakterystycznym obiektem jest Tarmia Bogusławskiego, chyba jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Kaliszu i nic dziwnego, no bo faktycznie ta ekspozycja nad Prosną, szczególnie w takim ciepłym popołudniowym słońcu, sprawia, że wygląda on fantastycznie. No ale oczywiście są te rzeczy, które nie tylko można w Kaliszu oglądać, możemy też te rzeczy, które w Kaliszu można zrobić. I tutaj pewnie pamiętacie, jak pokazywałem wam różnego typu rankingi dwa tygodnie temu, jeśli chodzi o najbardziej popularne atrakcje, czy największe atrakcje Wielkopolski, tam na TripAdvisorze. Jednym z topowych miejsc, jeśli chodzi o rzeczy, które są w Wielkopolsce, było Muzeum Osiakowskich, co pewnie dla wielu z was jest zaskakujące, no bo może nie słyszeliście o tym miejscu, a warto tam zdecydowanie wejść. To jest prywatny obiekt, mieszkający się w kamienicy, która wcześniej należała do rodziny Osiakowskich. Jest to, właśnie myślę, jak to opisać jednym zdaniem, czego się nie da zrobić tak naprawdę. Jest to muzeum poświęcone właśnie mieszkańcom Kalisza we wszystkich aspektach ich życia. Są tam warsztaty dawnych rzemieślników, są tam tabliczki z nazwami ulic, są tam dawne dokumenty, zdjęcia ślubne, przedmioty, którymi ludzie otaczali się w domach, wyposażenie kuchni, setki patrzących na turystów, laleczek z dawnych epok, są też dokumenty z czasów okupacji, zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej. Mnóstwo ciekawych elementów, także jak gdyby pamiątki po Kaliszu wielokulturowym, czyli chociażby są kaliskie judaika, są też elementy pomieszkających w Kaliszu niemieckich osadnikach, czy po społeczności ewangelickiej, która w Kaliszu zamieszkiwała, zresztą zamieszkuje poniekąd również dzisiaj. No miejsce dosyć niezwykłe. Ciężko z wejściem z dużą grupą ze względu na ciasne przejścia, które tam są, co nie zmienia na faktu, że zdecydowanie warto jest tam zajrzeć. Co więcej, można zrobić jeszcze w Kaliszu. Oczywiście wycieczkę zorganizować zabytkowym autobusem typu Ogórek, czyli takim klasycznym czerwonym jelczem, zarówno w wersji zamkniętych, jak i otwartych. I to jest świetny sposób, żeby zobaczyć to, co jest w Kaliszu poza ścisłym centrum, a tam jest co oglądać. No i warto jest zajść do tego miejsca, które dla mnie jest niezwykle ciekawe osobiście, czyli fabryki fortepianów w Kalisie. Jak gdyby sama fabryka już nie funkcjonuje, chociaż Kalisz od razu słynął z produkcji fortepianów, przecież do dzisiaj chyba z tego, co się orientuję, działa tam jedyne technikum kształcące właśnie specjalistów w zakresie budowy fortepianów. Natomiast kaliskie fabryki, znaczy kaliskie fortepiany pod marką Kalisja były niezwykle popularne. A założycielem tej fabryki był niejaki Arnold Fibiger. I budynki tej fabryki zostały fantastycznie odrestaurowane, zrewitalizowane. Dzisiaj jest tam hotel jednej z znanych sieci, jest centrum kongresowe i jest cały kompleks ciekawych restauracji. Także tutaj jak gdyby można połączyć ten aspekt zarówno krajoznawczy, czyli przejść, zobaczyć, a przy okazji też skorzystać chociażby z bazy gastronomicznej, która tam się znajduje. I tutaj widzę, że brakuje mi jednego slajdu, który z nieodgadnionych przyczyn nam wypadł, a który w tym miejscu absolutnie powinien się znaleźć, mianowicie slajd dotyczący zamku w Gołuchowie. Zamek w Gołuchowie, który zrobił ostatnio wielką karierę, to za sprawą tego, że stał się miejscem kręcenia długo oczekiwanej wersji, nowej wersji
pana Kleksa, Akademii pana Kleksa, gdzie faktycznie zagadnął Akademię i jest dosyć mocno widoczny w całym filmie. Co ciekawe, w tej chwili na zamku kręcony był, czy właściwie jest cały czas nadal kręcony kolejna ekranizacja, mianowicie jest to jedna z adaptacji baśni braci Grimm, która właśnie w Gołuchowie też jest kręcona. Także jeśli chodzi o takie filmowe miejsca w Wielkopolsce, to zdecydowanie Gołuch się wysuwa na prowadzenie. No chciałem wam teraz nieco to zdjęcie pokazać, ale jak gdyby nie mam go pod ręką niestety. Jeśli chodzi o zamek Gołuchowy, no to jest to romantyczna rezydencja. Ona oczywiście powstała w miejscu, gdzie kiedyś była budowla obronna, natomiast przebudowana wielokrotnie w swojej historii. Ostatecznie kształt nadała jej Izabela Działyńska z Czartoryskich, która w czasie małżeństwa dostała, czy właściwie ona i jej mąż Jan Kanty Działyński dostali ten zamek w Gołuchowie jako prezent ślubny. To nie było bardzo dobre małżeństwo, oni jak gdyby właściwie żyli osobno i to Izabela zarządzała zamkiem w Gołuchowie, nadając mu niezwykłe formy, inspirując się budowlami francuskimi z Doliny Loary, tymi renesansowymi zamkami francuskimi, nadała takie formy właśnie zamkowi w Gołuchowie. On ma takie formy do dzisiaj, zresztą jest świeżo też po remoncie z tymi steczącymi wieżyczkami, z otwartym częściowo dziedzińcem, fantastycznie położony w krajobrazie, który go otacza. Zresztą Gołuchów nie tylko jest sam zamek, zamek tutaj podkreślimy też jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, także oczywiście można zwiedzać wnętrza, zwiedzać wystawę, zbiory sztuki, które częściowo właśnie Izabela też zgromadziła. Ale zamek to też otoczenie, to jest potężny, ogromny park krajobrazowy, w którym znajdują się liczne budowle, szklarnie, oranżerie. Jest też mauzoleum, w którym spoczęła sama Izabela Działyńska z Czartoryskich, ale też budowle, nazwijmy to użyteczne, które dzisiaj zajmuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, który z kolei tworzy nam opowieść o tym, jak wygląda gospodarka leśna. Tym obiektem zarządzają Lasy Państwowe, także merytorycznie jest to bardzo fajnie przygotowany obiekt, gdzie też można wiele godzin spędzić, jeśli chodzi o zdanie. No i oczywiście taka wisienka na torcie, to jest zagroda pokazowa zwierząt, już właściwie poza parkiem kawałeczek, gdzie najciekawszymi okazami są mieszkające w zagrodzie żubry. Także zamek Gołuchowie z otoczeniem to jest tak naprawdę oferta na przynajmniej jeden dzień, jeśli chodzi o zwiedzanie z grupą czy też indywidualne, tylko właśnie mówię, że Kalisz to co najmniej dwa dni, jak nie trzy pobytu. I do tego dorzucimy jeszcze inne atrakcje z okolicy, chociażby Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku czy drewniane kościoły z okolicy. Spokojnie możemy zrobić nawet kilkudniowy pakiet turystyczny w oparciu o Kalisz i jego najbliższe okolice. Ok, przeskoczmy kawałeczek na północ, że dalej jesteśmy w kręgu Wielkopolski Wschodniej. Miasto Konin, drugie największe miasto wschodniej Wielkopolski. Przede wszystkim kojarzone z tym obiektem, który widzicie na zdjęciu, czyli z najstarszym zachowanym znakiem drogowym w Polsce, a także jednym z najstarszych w tej części Europy, bo pochodzącym z 1151 roku. Konin oczywiście miasto bardzo stare, tutaj kiedyś znajdował się zamek zniszczony w czasach Kazimierza Wielkiego, on z naszych czasów niestety nie dotarł, ale dotarł gotycki kościół świętego Bartłomieja, to ten kościół, którego fragment widzicie w tle na tym zdjęciu, a także dotarła do nas starówka, nie bardzo duża, jak gdyby tutaj ta starówka konińska jest malutka, o czym też chociażby świadczy skala niezwykle kameralnego ratusza konińskiego, który też widzicie w tej chwili na zdjęciu, chociaż uważam, że jest to bardzo fajna, bardzo proporcjonalna budowla, no i strasznie ciekawie wpisana w dwie rozchodzące się po bokach takim klinem ulice. Także to jak gdyby bardzo ładna zachowana starówka konińska z rynkiem, z kamienicami, z różnymi innymi obiektami i z
dawną dzielnicą żydowską z zachowaną dzisiaj synagogą. Niestety nie przetrwał dom talmudyczny, który stał obok i który w dziwnych okolicznościach zniknął jakiś czas temu. Natomiast nie zmienia to faktu, że tych pamiątek po Żydach mieszkających w Koninie trochę nasz czasów przetrwało, chociażby dawne gimnazjum i liczne inne ślady i opowieści o tym, jak ważna ta społeczność dla życia Konina była. Tak na marginesie to jest, zobaczcie, że przed konińskim ratuszem właśnie stoi po piersi Józefa Piłsudskiego, co oczywiście automatycznie nam tutaj wskazuje, że jesteśmy we wschodniej Wielkopolsce, gdzie ta postać jest zdecydowanie bardziej hołubiona niż w Wielkopolsce środkowej czy zachodniej. No i jak gdyby to, co jest chyba największym magnesem, jeśli chodzi o Konin, to przede wszystkim są jeziora. Jeziora, a także nadrzeczne bulwary nad rzeką Wartą, ale wszystkim jeziora i mariny, jakby cały pas jezior, cały taki ciąg, łańcuch jezior, które się na północ od Konina zaczynają, były między innymi Ślesin i wiele innych miejscowości po drodze i to jest jak gdyby główny magnes, to oczywiście bardzo bogata też baza wypoczynkowa i bardzo liczne przystanie marine, które pozwalają jak gdyby czego zorganizować spływ kajakowy, czy popływać stateczkiem wycieczkowym, chociażby w Ślesinie tutaj tych możliwości jest bardzo dużo. No i jak gdyby jeziora, nie tylko same te akwenia, też połączone są one kanałami ze śluzami, co też jest dodatkową atrakcją, kiedy się po tych jeziorach pływa. I trzeba też wspomnieć, że Konin jest bardzo rozciągniętym miastem. Kiedy się patrzy na mapę bez zaznaczonych granic, to wydaje się, że to jest tylko ta część Starówka i przylegająca po drugiej stronie Warty, ta część nowoczesnego Konina, który rozwinął się wraz z budową kopalń węgla brunatnego i elektrowni. Ale jak gdyby miasto ciągnie się znacznie, znacznie bardziej na północ, obejmując nie tylko właśnie tą sferę przemysłu, ale też dzielnicę, dawną osobną miejscowość Gosławice, w której znajdują się ciekawe zabytki. Jak gdyby tym najważniejszym jest Muzeum Okręgowe zajmujące przede wszystkim dawny zamek biskupów gnieźnińskich w Gosławicach, gotycki zamek i stojące w jego pobliżu zabudowania folwarczne z pichlerz XIX wieku i parę innych budynków, a także nieduży, ale bardzo ciekawy skansen etnograficzny, są wiatraki, koźlaki, chaty wiejskie i parę innych zabudowań. Bardzo fajne to muzeum, gdzie chyba takim najbardziej charakterystycznym eksponatem jest kompletny szkielet słonia leśnego, który udało się zresztą przy okazji prowadzenia odkrywki w kopalniach znaleźć. No i jego makieta, która zajmuje właściwie dwa piętra wnętrza tego muzeum. Znajduje się też gotycki kościół świętego Andrzeja, to ten, który widzicie na zdjęciu. Bardzo ciekawym układem wnętrza, gdzie strop jest wsparty na centralnej kolumnie położonej po środku. Też bardzo okazała budowla, zresztą jak się patrzy na chociażby znaki drogowe przy ulicy widać, że jest to budowla znacznej skali. Natomiast trzeba przyznać, że jeśli chodzi o skalę i wielkość, to nic nie przebije największej atrakcji okolic Konina, największej i pod względem liczby odwiedzających to miejsce osób, jak i pod względem samych surowych wymiarów. Jeśli chodzi o tą świątynię, mówię oczywiście o Bazylikę z Eplicheniu. Tutaj różnie można podania, że jest to szósty lub ósmy największy kościół świata. No i zdecydowanie największy w Polsce, z gigantyczną kopułą i z wieżą, która, jeśli dobrze pamiętam, ma około 142 metrów wysokości. Dla porównania, najwyższe budynki w Poznaniu mają około 100 metrów w tej chwili, licząc z iglicą. No oczywiście jak gdyby Lichen to nie tylko bazylika, to też różnego rodzaju miejsca towarzyszące, chociażby stajenki betlejemskie ucharakteryzowane na góralskie chaty, są to dzwonnice, są to różnego typu miejsca też gastronomiczne, czy sprzedażą pamiątek, dewocjonaliów. Jest to atrakcja całodzienna. No i jak gdyby też
znaczenie podwójne samego tego miejsca, oczywiście przede wszystkim jako miejsca pielgrzymkowego, jednego z największych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, słynnego w tej chwili, ale też jako atrakcja czysto turystyczna, krajoznawcza, gdzie przyjeżdżają grupy po to, żeby zobaczyć to miejsce. No a na ogół są po prostu grupy mieszane, gdzie i ten motyw religijny, i ten czysto poznawczy gdzieś się ze sobą mieszają. Co oczywiście wpływa na to, że powiat konieński, w którym znajduje się Bazylika w Lechinie, jest, jeśli przyjrzeć się statystykom ruchu turystycznego, jednym z największych odbiorców właśnie ruchu turystycznego a w Wielkopolsce, w absolutnej czołówce, tam bodajże top 3 albo znajduje się albo w top 5, jeśli chodzi o liczbę turystów, które to miejsce odwiedzają. No i oczywiście to sprawia też, że nie ma żadnego problemu z obsługą grupy autokarowej. Jest tam ogromny parking autokarowy, liczne sklepy, gastronomia, zarówno tania, jak i droga. Są hotele w pobliżu, są domy pielgrzyma. Także tutaj jak gdyby to zaplecze jest w pełni profesjonalnie przygotowane. O jeziorach już Konińskich troszeczkę wspomniałem, jak gdyby, że to jest ta ogromna atrakcja, to jest tylko dla przypomnienia o tym, że jest statek wycieczkowy Pawełek, który pływa w Ślesinie i to jak gdyby jest też duża atrakcja dla grup. No i miejsce, już powoli zbliżając się do końca Wielkopolski Wschodniej, właściwie już do takiego tego cypelka, który nam się bardziej wcina w województwo łódzkie. Chyba w czołówce najbardziej unikatowych miejsc w Wielkopolsce, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Wielkopolska się z kopalniami za bardzo nie kojarzy. Kiedy myślimy, mówimy kopalnie, myślimy Śląsk, myślimy ewentualnie Małopolska. Kopalnia soli to oczywiście pierwsze skarżenie do Bochnia Wieliczka, no ale pamiętajmy, że Bochnia Wieliczka to są kopalnie zabytkowe, historyczne, które to dalej funkcjonują, ale w zasadzie są to głównie obiekty takie paramuzealne. Kopalnia w soli w Kłodawie jest pod względem wyjątkowa, no bo jest cały czas prężnie działającym przedsiębiorstwem, które jest jednym z głównych dostawców soli kamiennej w Polsce. Także z dużą prawdopodobieństwem sól drogowa, która gdzieś pojawia się na drogach, to jest właśnie sól z kopalni w Kłodawie i duża część soli spożywczej też właśnie z kopalni w Kłodawie pochodzi. Mamy też sól pochodzącą chociażby z innych źródeł, czyli na przykład z odparowania solanki czy z soli morskiej, no ale jak gdyby właśnie ta sól kamienna spożywcza w dużej mierze właśnie z Kłodawy pochodzi. Czyli o turystykę, niedawno powstała zupełnie nowe centrum obsługi turystów, co jest niezwykle istotne, jak gdyby to też jak gdyby idziemy coraz bardziej w kierunku profesjonalizacji tego ruchu turystycznego. Zwiedzanie trwa przynajmniej 2 godziny, chociaż często zajmuje znacznie dłużej jeszcze, bo jak gdyby jest element wjazdu, wyjazdu na powierzchnię ziemi, rozmowa z przewodnikiem, często emerytem na powierzchni, także tutaj warto jest kilka godzin zarezerwować. Samo zwiedzanie to jest odbywa się na głębokości około 600 metrów poniżej poziomu gruntu i mniej więcej można spodziewać się takich właśnie widoków jak na zdjęciu, czyli korytarzy i podziemnych takich sal, kawern wydrążonych w soli, często zbudowanych bez podpór, jak gdyby wszystko trzyma się na właśnie soli kamiennej, oświetlonych, wyłożonych torami kolejki podziemnej, można spotkać górników pracujących. Tam oczywiście te części kopalni, na przykład prowadzone są aktualnie prace drążeniowe, czy już nie mówiąc o wysadzaniu fragmentów skał czy pokładów solnych, tam turyści nie wchodzą, ale z idącymi do pracy chociażby górnikami można się bez problemu minąć. No i oczywiście uzupełnieniem atrakcji jest to, że na powierzchni znajduje się sklepik, tam można sobie kupić zarówno sól we workach, jakby to chciało, ale też różnego typu lampki solne, rzeźby solne, inne takie ciawe gadżety, także tutaj jak gdyby wyjątkowe miejsce. No jedynym minusem, jeśli chodzi o kopalnię soli w Kłodawie, jest to, że ona funkcjonuje, ta trasa podziemna, tylko w momencie, kiedy prowadzone są prace na głębokości. To się najpierw wiąże z tym, że trzeba zapewnić obsługę tej kopalni, czyli pompowanie wody, pompowanie powietrza w głąb, zapewnić służby ratunkowe, które muszą być na miejscu, obsługę wind i tak dalej, i tak dalej. Tak więc obiekt jest czynny tylko wtedy, kiedy prowadzone jest wydobycie, co na ogół oznacza, że w weekendy jest nieczynny. To oczywiście troszkę nam utrudnia planowanie, ale w przypadku grup turystycznych jak gdyby nie jest to aż tak dużym problemem.
No dobrze, i ostatni obiekt, jeśli chodzi o Wielkopolskę Wschodnią, którego nie można było pominąć, to jest kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, kojarzony przede wszystkim z tym, co jest w środku. Nazywam, że jest to bardzo ładny kościół w formach neogotyckich, aczkolwiek nie wyróżnia się na tle innych neogotyckich kościołów z zewnątrz tak bardzo. Tym, co świadczy o jego wyjątkowości, jest wnętrze ozdobione polichromami przez Józefa Mechofera na początku XX wieku, także taki sznyciem młodopolskim, bardzo zdobnym, bardzo kolorowym. To, co widzicie na zdjęciu, oczywiście to jest tylko fragment prezbiterium, to nie oddaje w pełni bogactwa tego obiektu, także to jest to miejsce, do którego przyjeżdżają grupy turystyczne właśnie do Turku, żeby ten kościół i jego wnętrze zobaczyć. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby uzupełniać zawsze pobyt w Turku przejściem się jeszcze na rynek i zacząłem do miasta, do Muzeum Miasta Turku, które mieści się w dawnym budynku ratusza. To nie jest bardzo duże muzeum, ale warto tam zajść, zobaczyć sobie. Jest oczywiście ekspozycja poświęcona Mechoferowi i jego dziełu, ale też jest część archeologiczna, historyczna, poświęcona dziejom miasta. No i wreszcie w samym tym obiekcie działa też informacja turystyczna, także warto jest niewątpliwie tam zajść. Dobrze, to ja myślę, że jest pora, żeby zrobić przerwę. Idealnie nam się zmieści czasowo, także spotykamy się o godzinie 12. W planie przeskoczymy do Wielkopolski Północnej, którą musimy jeszcze przejrzeć, a potem zagłębimy się w kulinaria. Będzie nam się zbliżała pora lunchowo-obiadowa, to idealnie na to, żeby na kulinaria przeskoczyć. Także zapraszam o godzinie 12 z powrotem, a w tej chwili zostawiam Państwa na krótką przerwę.